W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Tę przenajświętszą ofiarę sprawuję za zmarłych rodziców Franciszka i Franciszkę Kaliszczak, męża Zbigniewa i siostrę Helenę. Obchodzimy dziś w Kościele uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, kończącą rok liturgiczny. Chciejmy oddać więc cześć Chrystusowi Królowi, posadzić Go też na tronach naszych serc, aby panował w całym naszym życiu. A za wszystkie momenty, w których odtrącaliśmy królowanie Chrystusa, pokornym sercem teraz przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. Bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. W chwale Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty
Obdywałeś wyprawy na czele Izraela i Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nim wobec Pana w Hebronie. Namaścił więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do Niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrydu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc Go, rzekł:
Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W czasie liturgii światła, która rozpoczyna celebrację Wigilii Paschalnej, słyszymy słowa, które brzmią: Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Wiemy doskonale, że Wigilia Paschalna otwiera najbardziej doniosły i uroczysty moment w ciągu całego roku liturgicznego, który wprowadza nas do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstania, które ostatecznie potwierdza fakt Jego panowania i królowania nad śmiercią i nad grzechem, do którego prawo rościł sobie szatan. Kiedy wpatrujemy się w ziemskie pielgrzymowanie Jezusa, w Jego ziemską działalność i kiedy wczytujemy się w słowa Ewangelii, wielokrotnie możemy dostrzec momenty, w których o Jezusie jako o Królu mówi się w sposób bezpośredni. Jednym z tych momentów było pytanie Piłata: czy Ty jesteś Królem? Jezus odpowiedział: tak, ja Nim jestem. Widzimy też ten moment, kiedy na krzyżu zostaje umieszczona tabliczka z napisem: to jest król żydowski, kiedy królowanie Jezusa zostało wyszydzone i wyśmiane. Jest też jeszcze jeden moment, w którym Jezus, gdy rozmnożył chleb i nakarmił tysiące ludzi, ma być obwołany przez ludzi królem. Jednak w tym momencie usuwa się, dlatego żeby tego nie uczynili. Jaki jest powód tego, że Jezus nie chce być publicznie obwołany królem, zanim przyjdzie na to czas? Jezus wie doskonale, że wszyscy Izraelici, którzy oczekują Mesjasza, oczekują Go nie jako Zbawiciela, Wyzwoliciela z niewoli grzechu, ale Tego, który z wielką armią i mocą przyjdzie i wyzwoli ich od panowania Rzymian, spod okupacji rzymskiej. Wiedział też doskonale, że chcą Go obwołać królem nie dlatego, że przyjmują Jego konstytucję, jaką jest Ewangelia, ale dlatego, że jedli chleb do syta. Jezus pokazuje, że Jego królestwo nie ma być prostym sposobem na zaspokojenie głodu i na zniwelowanie wszelkich konfliktów politycznych, ale Jego królestwo jest czymś więcej. Żeby zrozumieć, jak ludzie pojmowali przyjście Mesjasza, Zbawiciela i Jego królowanie, można podać choćby przykład Judasza. Jedna z interpretacji jego zdrady podaje, że nie wydał Jezusa z nienawiści albo z chęci czystego zysku. To było jakby rzeczą wtórną, ale pierwszym celem Judasza było to, by Jezusa tak zakleszczyć, żeby nie miał już innego wyjścia i po prostu w końcu pokazał swoją moc. W końcu zaczął działać i w końcu rozgromił Rzymian, którzy się panoszyli w ówczesnej Judei i w Jerozolimie, przeszkadzając po prostu Żydom i utrudniając im życie jako okupanci. W każdej Eucharystii dokonuje się ponowienie tej tajemnicy męki i śmierci Chrystusa. W każdej Eucharystii stajemy pod krzyżem, tak jak stali w dzisiejszej Ewangelii. I możemy odnaleźć się albo w jednym, albo w drugim łotrze. Możemy z królowania Jezusa szydzić, możemy królowanie Jezusa wyśmiać, lekceważyć Jego osobę, albo zawołać za tym drugim, tak zwanym dobrym łotrem: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Ten pierwszy opowiedział się za tym, by królowała w nim śmierć i grzech. Ten drugi opowiedział się za życiem wiecznym z Bogiem w niebie.
Wiemy doskonale, że są ruchy również w naszej ojczyźnie dążące do tego, by Jezusa Chrystusa ustanowić i ogłosić królem Polski. Ośmielam się stwierdzać, że nawet ogłoszenie go królem każdego narodu pod słońcem po kolei, przypominam, że czcimy Chrystusa jako króla wszechświata, skoro jest królem wszechświata, to jest królem wszystkiego. Ale jeżeli my sami, każdy z nas osobiście, nie ustanowi Jezusa Chrystusa królem własnego serca i własnego życia, to na nic się to zda. Bo przecież Bóg działa poprzez konkretne osoby. I ustanowienie Jezusa Chrystusa królem jakiegokolwiek kraju wcale nie zapobiegnie konfliktom zbrojnym, wcale nie zapobiegnie różnym konfliktom politycznym, wcale nie zwalczy problemu aborcji, nie zwalczy problemu eutanazji, nie zwalczy niemoralności i grzechu. Jeżeli każdy z nas nie przyjmie jego konstytucji, jaką jest Ewangelia. Bo to zmiana nie idzie od góry, ale od dołu. Zmiana ma iść od naszych serc. Jeżeli my wszyscy będziemy wpatrywali się w Chrystusa jako Króla i rzeczywiście każdą naszą czynność będziemy spełniali, pamiętając, że przecież robimy to ze względu na Jezusa, to nasze życie powinno stać się radykalnie inne. Każdego dnia w mszy świętej, a kapłani również w liturgii godzin, czy odmawiając różaniec, wymawiamy modlitwę Ojcze Nasz i wołamy te piękne słowa: przyjdź Królestwo Twoje. Bo rzeczywiście chcemy Królestwa miłości, pokoju, sprawiedliwości, dobra, tego, o którym też słyszymy w prefacji. Ale żeby tak się stało, musimy tego najpierw pragnąć konkretnie dla siebie. Zrobić wszystko, by sprawiedliwość, miłość i pokój panowało w naszych sercach. Prośmy więc Chrystusa w tą uroczystość, aby zapanował w naszych sercach. Abyśmy rzeczywiście mogli z pełną świadomością i stanowczością posłużyć się tymi słowami, które są zaczerpnięte z liturgii Wielkiej Soboty. Że w moim życiu Chrystus to wczoraj i dziś. Jemu cześć i chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Wyznajmy.